Hej, cześć, witajcie, z tej strony iPatek, a dzisiaj mam dla was taki dosyć krótki speedpainting, w którym chciałem tylko tak w miarę szybko na początku ogłosić, że wedle tego, co zagłosowaliście, odcinki będę się starał, żeby pojawiały się w poniedziałki i piątki, mniej więcej gdzieś w godzinach popołudniowych, strzelam na około 15-16, ale myślę, że to będzie jak najbardziej spoko, tym bardziej, że wam to pasuje. No i co, dzisiaj sobie narysowałem taki, no mogę powiedzieć tak dla rozluźnienia, Dolly Parton Challenge, które jakiś czas temu już było dosyć, jak to jeszcze rysowałem, to było dosyć popularne. Teraz już jest wiadomo, jak to każdy trend powoli przemija, jest już mniej popularny, ale postanowiłem teraz to właśnie dopiero wrzucić, tak jakoś wyszło, przepraszam was za to, że z takiego opóźnieniem to wrzucam, ale no co, postanowiłem zrobić ten Dolly Parton Challenge, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, czy to dobrze w ogóle mówię, z moim ojcem ze świata Bizantrów. Myślę, że to też jak najbardziej spoko wyszło. Chociaż szczerze mówiąc, najmniej mi się podobał jeden pewny szczegół tejże pracy. Ale myślę, że to też wyszło jak najbardziej spoko. No i co? Mogę się wam powiedzieć, że narysowałem to po prostu, żeby jakoś powstrzymać takiego małego artbloka, który we mnie wtedy wstąpił nagle. Chyba tak to mogę na spokojnie nazwać. Dlatego co? A jeszcze jak być może zauważyliście, jest trochę, mam nadzieję, że lepsze audio. Wszystko przez to, że kupiłem nowy mikrofon. Mam nadzieję, że teraz to audio też jakoś, że tak powiem, podskoczy w górę z jakością w moich filmach. No i co? Na poniedziałek szykuję dla was odcinek kolejny ze świata Bizantrów, w którym trochę poopowiadam tym bardziej tym razem o krajobrazach. I myślę, że też będzie jak najbardziej spoko. Dlatego co? Dziękuję wam za wysłuchanie mnie. I zapraszam do oglądania dalszej części tego, no, speedpaintu, chyba tak to mogę na śmiało nazwać. No, trzymajcie się, siema.